Witam, pozdrawiam. Dzisiaj malujemy. Widzicie, fajnie się świeci, wyschło. Kolejny etap to jest na lakier dajemy Ricol. Po to, że jak on się zrobi bezbarwny, da się lakier jeszcze raz, to potem jest taki trójbarwny. Znaczy trójbarwny, trójwymiarowy, nie? To jest gęsty Ricol. Gęsty Ricol dajemy. To jest akurat już na lakier. Także jak ten Ricol wyschnie, to pójdzie lakier jeszcze raz, może nawet dwa razy, może raz starczy, ale dajemy Ricol po prostu. Trzeba to po prostu, no żeby to było fajnie zrobione. Mówimy, że będzie jest lakier dany bezbarwny, a potem jak ten Ricol wyschnie, się też bezbarwny zrobi. To potem jak damy kolejny raz lakier, to takie właśnie wchodzi morze trójwymiarowe. Też właśnie tutaj to ściągnąłem sobie, czyli założyłem u jednego modelarza, jak tak robił rzekę czy jeziorko na makiecie kolejowej. To chyba oglądałem chyba z 2 lata temu. Bo ten gościu już od czasu też zamieści film, ale on daje filmy bardzo rzadko, nie? Z modelarstwa. Bardzo wszystko fajnie też robi. I właśnie te morze, to wszystko, te kolory, to właśnie od niego tak się nauczyłem. Także to się zrobi wszystko bezbarwne potem. I kolejny etap będzie znowu lakier, też wam pokażę, żeby nie było, że lakieru nie dałem. I po tym jak już dam lakier, jak to wyschnie kolejny raz, no to już dojdzie jeszcze wata, ale to watę dopiero dam, jak będzie gryf skończony. Bo nie chcę 2 razy to samo robić. Także będzie gryf skończony, to potem będzie dany po raz kolejny. Także widzicie, jak to wygląda, jest to wszystko pomalowane klejem i kolem. Także widzicie, wicher już czeka na gryfa. Także dojdzie jeszcze wata, bo będzie płynął pełną parą. Także pierwszy raz zrobię dziurankę z wami. Także musi być wszystko tym wikolem malowane. Także śmiesznie to wygląda, bo jak ja te filmy oglądam potem, to wygląda jakbym był leworęczny, ale ja tak naprawdę jestem praworęczny. Tak samo to, co widzicie z tej strony, to jest z tej strony, a to, co widzicie z tej strony, to oryginalnie jest z tej strony. Ale po prostu tak to wygląda na... Także trzeba dokładnie wszystko, żeby było białe, żeby nic nie zostało zielonego, wszystko, żeby było białe, ładnie pomalowane. Także tutaj obracamy i malujemy wikolem. Tak szczerze mówiąc, to dzisiaj będzie to już wyschnięte, wszystko zrobi się bezbarwne, bo ten wikol jest cienko pomalowany, to on szybko się zrobi bezbarwny, ale ja już dzisiaj nie dam rady zrobić kolejny etap, bo zaraz lecę do remizy szybko. Dlatego tak szybko pomaluję, póki mam czas, bo po prostu chodzę na grzyby i to dużo grzybów przynoszę i dlatego nie mam czasu na robotę. Znaczy na pewno kleić kleję, nie ten okręt. Choćby dziennie godzinka, to kleję cały czas. Dziennie godzinka, dziennie 2 godziny. Przyjdę z grzybów, to nie odpoczywam, tylko biorę się za klejenie. Ponieważ chcę kleić, no bo babcia szczeka. Babcia szczeka. Dlatego widzicie, o, jest pomalowane. Wszędzie wikolem i po prostu jest pomalowane, proszę bardzo, i mamy pomalowane. Także dzisiaj tylko to, krótki film, ponieważ no niestety się spieszy do remizy. Babcia szczeka, mamy pomalowane,
tak jak widziałem ostatnio na filmiku, pokazywałem kadłub, jest skończony, groma. To poczekamy sobie, aż skończę gryfa i gdzie jest kalendarz od spodu. Kalendarz, ponieważ szkielet jest na kalendarzu. No i cóż, bierzemy się dalej za klejenie gryfa, nie? To usłyszę. Zobaczę i zaraz biorę gryfa. Znaczy gryfa, jak przyjdę z remizy. Teraz już nic nie robię, tylko się umyć. Tą trochę łapę z wikolu. Pędzel trzeba umyć z wikolu. Groma trzeba schować. Trzeba przynieść gryfa. Dobra. To na razie, trzymajcie się, hej. Do następnego odcinka. Jak będę robił kolejny raz lakier, to się pokażemy. Na razie, cześć.